Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy, jest nowy dzień, mamy nowy odcinek z Planet Crafterka. Ja już nagrałem to drugi raz, co prawda nagrałem tylko 3 minuty odcinka na szczęście, ale okazało się, że mój mikrofon odmówił mi posłuszeństwa. Będa jedna, no. I tak sobie nagrywam, patrzę, a tu kurde, nie słychać dźwięku, dobrze się skopnąłem. Już na samym wstępie, a nie dopiero na samym końcu. Więc tak, na czym my dzisiaj sobie będziemy tutaj opierać naszą rozgrywkę? Zauważyłem, że nie zbiera tutaj nasza wiertnica tylko i wyłącznie żelaza. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas w tej chwili. Tutaj widzę, że... O, teraz glony zebrało, ciekawe. Wcześniej było tutaj masa glonów, naprawdę masa ich była. I nadal jest teoretycznie masa. Tylko ich nie wykrywa. Ale jaja. No nie wykrywa ich, nie wiem czemu. Wiem, że to będą dwie wody tylko. No właśnie, jednej wody brakuje. Ponadto, co ja chcę dalej zrobić? Na pewno chcę odnieść ten tytan. I resztę pierdółek. Tutaj sobie krzem już oczywiście będzie. Kobaltu już nie mamy. Nic kobaltu nie mamy. Będę na pewno też chciał przenieść nasze wiertła, te 4. Ja już to zrobiłem przed chwilą i właśnie przy przenoszeniu się uskapnąłem, że kurde, coś tu chyba nie działa. No i całe szczęście, że się pokapowałem. Więc tak, to przenosimy całkowicie dalej od bazy. Jest to niezbędne dla nas, żeby na to patrzeć. Wszystko. Dobra, tam zostały 2 sztuki, to przy okazji się je przeniesie. Gdzie lecę teraz? Lecę po aluminium i myślę, że te 2 wiertnice będę mógł już sobie rozłożyć. Te wiertnice będę mógł rozłożyć i zaczniemy zbierać inne surowce. Jak to wygląda? Dobra, 2, 4, 6. Chyba akurat nam się nawet uda. Naprawdę? O. Fajnie, tu się aluminium zbiera. Zarąbiście. Jest tak jak chciałem. Mocno sobie oczywiście tam położymy. Bo nie jest na razie nam niezbędny. Może nawet uda nam się kolejną wiertnicę zrobić taką... tutejszą, że tak powiem. Tutejsza wiertnica. Ale to zaraz oblukamy. Tytanik. To tutaj. Oczywiście żelazo masz na to. Krzemik tu. Kobalcik tu. Magnezik tu. Super stópek w ogóle nie mamy. O, 4, 5. A potrzebujemy do tego jeszcze 3. Już czegoś zabrakło. Standard. L-standardo, dobra, czego nie mamy? Tytanu mamy. Krzem mamy. Kobalt. Kobalt nam kuleje. L-kobalto. No to pozbierajmy, jego jest dosyć sporo tutaj, więc luz. Więc luzikson. Damy radę. Oczywiście standardowo nagrałem odcinek tego samego dnia, co wy go oglądacie, więc... Jesteście na bieżąco. A ja sobie zapasów niestety nie robię. W ogóle ostatnimi czasy, jak tylko z pracy przychodzę, nie wiem, tam godzina 22:30 i tak dalej, to z miejsca biorę się zaprogramowanie tego bota na Discorda. W ogóle, moi kochani, nasiona drzewa Elegea. Trzeba zrobić. Moi kochani, jeszcze raz was zapraszam do tego naszego nieszczęsnego Discorda, gdzie możecie zostać w tej chwili już testerami bota. I dzięki temu odebrać sobie nagrodę na przyszłą rozgrywkę, która już niedługo może w następnym tygodniu nastanie. A jak wam kiedyś wspominałem, no w tych właśnie rozgrywkach będzie można sobie zdobyć różnorakie nagrody. Od sprzętu PC po na przykład gry. I to wszystko losuje per botto. Czyli nasz kanałowy bot.
Nie ma oszukiwania, ja sam nic nie wybieram. Jedyne co trzeba to... to się po prostu... zintegrować z nami na Discordzie. Chociaż nawet to nie. Dobra, ups, nie wiem, klawisz. Myślę, że na razie nam starczy. Tego kobaltu. Teraz nie można sobie narzekać. Temu też trochę jest. Dawaj mi tą super stópkę. Dobra, stać nas. Aluminium. Dobra, mamy to i teraz tak. Potrzebujemy ekstraktor rudy T2, tak? Tak. Dwa pręty. Dwa L-pręto, które w sumie przed chwilą wywaliłem, ale okej. Możemy zrobić. Trzy super stópki jeszcze nam wyleciały. Fajnie. Fajniutko. Myślę, że możemy sobie zrobić tutaj taką naszą pracownię z ekstraktorami rudy. O. Dobra, to niech sobie tu pracuje. To też sobie zbieramy. I ja tutaj od razu. Ja się bez ceregieli tutaj będę. Nie będę w to bawił. Zrobimy sobie pierwszą automatykę. A dokładniej mówiąc, zrobimy tu kolejną skrzynkę. Potrzebujemy dwa, tak? Dwa żelaza? Było chyba dwa. Żelazo. Jakie są skrzynki? Tu są skrzynki, trzy żelaza. Nawet zrobimy trzy. Tylko my tu nie możemy postawić. No ta. To więcej będzie potrzeba. Czemu to nie działa? O, tutaj. Tutaj działa. Zrobimy jedną tutaj. Tylko teraz tak. To musimy zabrać. Zapytacie, po co mi to? No po to, żeby to się ładnie teraz samo tworzyło. Manipulator DNA to nie jest nam potrzebny. Potrzebujemy automatyki. Autorzemieślnik. O właśnie to. Cztery szafki. Dobra. Tyk. Mamy co chcieliśmy. I oczywiście robimy super stópki. I czy wszystko dobrze przebiegło? Tak, zarąbiście wszystko przebiegło. Chyba działa. Gdzieś tu są robaki jeszcze. No właśnie, tu są robaki. I tu jest larwa. Ej, dobra, tych larw jest... Larw. Jest więcej niż myślałem. One się w naszej okolicy chyba spełnują i są bardzo podobne do kamieni. To jest problem. Czemu larwy są podobne do kamieni? Larwa. Na drzewach chyba nic nie rośnie. Nie. Nic a nic. Dobra, jak to wygląda? Ile zrobiło nam? Tylko dwie. Niedobrze. Wiem, że niski poziom nawodnienia.
Kobaltu nam brakuje. Dobra, sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Dobra, larw mamy sporo. Jak wyglądają ule? Larwa pszczoły potrzeba super stopu, nawozu i bryłki. Tylko my larwy pszczoły chyba nie mamy. Mieliśmy motylków sporo. Elegea, to jest to chyba. Nasiono tuska. Potrzebujemy tak, mutagenu, potrzebujemy jeszcze... Potrzebujemy oprócz mutagenu, tutaj nie mamy nic, tak? Nie mamy. Oprócz mutagenu potrzebujemy również nawozu, z tego co widziałem. Nie wiem, czy z nawozu T2 nie robi się nawóz T1. Sprawdźmy. Dobra, tyk. Nie. Nie robił się nawóz. A nie, robił się. No i fajnie. No i fajno. I teraz potrzebujemy czego jeszcze? Pamiętam, że tam były chyba jedna siarka. Jedna siareczka. Kurde, nie pamiętam. Na pewno dwa bakłażany. Nabój metanowy? To nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam. Nie wiem, czy nie woda. Możliwe, że woda. El criticallo. A jednak nie. Próbka akterii, nabój metanowy i siarka. To do nawozu było to potrzebne. Czyli popierdoliłem jak zwykle. Nic nowego. Dobra, do pszczółki potrzebujemy, mamy wszystko, nie tylko larwa. Badaj, ten pszczół. Jak najwięcej pszczół. Ty się napij. I nasiona tuska możemy robić teoretycznie dalej. I zrobić to przed drzewa. I robimy lepsze drzewa. Mutagen, kora drzewa. Tylko my chyba już nie mamy próbek bakterii, prawda? Mamy próbkę bakterii. I potrzebujemy jeszcze tak siarki i naboju metanowego. Chyba tak. Ło, wow, co tak czerwono się zrobiło przez chwilę? Nie wiem. Jak tutaj? Powoli, powoli. Powoli, powoli, naprawdę powoli. Atmosfera 1%. Dobra, mutagenik. Teraz potrzebujemy kory drzewa. Tak? Tak, kora drzewa i nasiona tuska. Więc co, to możemy sobie już odłożyć tu. Nasiona drzewa chyba nie mamy, ale tuska mamy. No nie, kory drzewa nie mamy. Dobra, dwie kory. Tam nam się pszczółki robią albo te jedwabniki. A raczej jedwabniki, nie? Serio? Nie kliknąłem. O, matko bosko. Niech to się ładnie robi. Ile bakłażanów mam? Bakłażanów sporo jest, dobra. Ale bakłażanów jest sporo. Nie skaczmy, jak to pojebę. To musimy odłożyć. Super stópki odkładamy. Mamy ich 6 sztuk, spoko. Oczy loci. No dobra, bo już chyba trochę tych larw mamy za dużo. Trochę tych larw nam przybyło aż nadto.
Definitywnie mi się to nie podoba. Nie mam gdzie tego odłożyć. Kurde, no. Dobra, na razie tu. Jedna woda. Jedzonko sobie zjemy oczywiście standardowo. Wody na zaś się napijemy. I jeszcze w tym odcineczku polecimy sobie oczywiście pozbierać resztę grejdołka, który mamy posiewany. Reszta grajdołka. No, trochę irydu jest. W teorii też można by było zrobić na przykład autokraftera. Niech przerabia na iryd, w sensie na pręty irydowe. I to nie byłoby głupie. To nie byłoby głupie. Dobra, kobalcik mamy. Reszta złomu też jest, spoczy. No niestety chyba tym razem będę zbierał kobalt. Tylko i wyłącznie kobalt. Tylko i wyłącznie kobalt. Jak się zastanawiam, jak możemy przyspieszyć sobie bardziej tą reformację? Energię teoretycznie mamy. Energię teoretycznie mamy, musimy zobaczyć, jak tworzyć te kamienie do elektrowni. Sobie tu jeszcze kawkę popiję. No właśnie, jak to zrobić? Jak to zrobić, cholercia? To ja to nie tu chciałem. Jak to włożyć tu? I zaczął robić. No i zaczęło się, no właśnie. Dobrze, niech robi, niech robi. Widzę, że to jest nawet taki niegłupi pomysł. To jest niegłupi pomysł. Dobra, już czegoś nie masz. Nie wiem czego, ale okej. Już czegoś nie masz. Dobra, czyli kolejny aspekt. Kolejny aspekt jest taki, że potrzebujemy autorzemieślnika, który jest tutaj. Pręt super stopu i 2x8. To nie jest dużo. To nie jest dużo, tylko tak. Nie wiem, czy ja nie wyniosłem wszystkiego. Tak, całego aluminium. Wszystkiego, co ja powiedziałem? Całego. Siarki mamy sporo. Tytanu mamy sporo. Żelaza to nawet nie komentuję. No i tak to by wyglądało. Lecimy znów po aluminium. Lecimy znów po aluminium. Zaraz zobaczymy sobie dokładnie, ile nam brakuje jeszcze do teleportacji. Bo naprawdę teleportacja mnie tak blokuje mentalnie. Tak mnie to blokuje, że ja nie mogę, nie wiem, gdzieś sobie podróżować. Troszeczkę wcześniej powinni dać tu teleportację. Też trochę za późno jest dodana. W sensie, że dużo jest wymagane, żeby to odblokować. Aczkolwiek, no nie kłócę się, bo zrobić algorytm, który zrównoważyłby balans mniej więcej tutaj tego wszystkiego, to jest naprawdę... Podziwiam. Ostatnio robiłem w nocy algorytm na udawanie wypraw na naszym bocie i po prostu już szajby dostawałem, bo ogólnie są statystyki 400, to jest taki siła, zwinność, agility, że charyzma i inteligencja, szczęście i poziom. I weź tu teraz, człowieku, zrób to, żeby szanse wypraw były skalowane z poziomem, ze statystykami i ze szczęściem. No, łatwe to nie było. Łatwe to nie było, ale wydaje mi się, że udało mi się to ogarnąć. I nawet to fajnie jest zbalansowane, no. Troszeczkę mniej teraz kasy się dostaje na bocie, ale... Ale nie jest źle. Kończy się, tam nam się ogólnie 8. To też nie jest dobrze.
I co, zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić więcej ekstraktorów. Kurde, dobra. Dzisiaj idziemy na maksa ekstraktory. To my sobie przytopmy. Prawda, jednak zabrakło? Dawaj. Idziemy na maksa w ekstraktory, bo chcę jak najczęściej sobie te super stópki mieć w bazie. To wcale nie jest głupie. To wcale nie jest głupie. Ty co? To zrobimy tak. Czego brakuje? Żelazo jest jak zwykle od cholery. Ten magnes, czyli znów kobaltu? Nie. Tanu brakuje. Pięć super stópek. Ej, nie, dobra, też spadał wcześniej, tak, ale chyba dodali jakieś nowe dźwięki, wiecie? Tak mi się wydaje. I baza nam przecieka. Przecieka nam baza. Dobra, dodajmy to. I się robi. Czyli, dobra, miało być autorzy mięśnika, robimy dzisiaj taką naszą totalną gospodarkę. Totalna gospodarka. Tym razem mu czegoś innego zabrakło. Będziemy musieli jeszcze to usunąć. W sumie dziwne, że ja wcześniej na ten pomysł nie wpadłem. Ale serio, delikatnie chyba przecina. Jedna super stópka. Jaja sobie robicie? Będę latał jak kot z pęcherzem. No, kobalt, tytan jest, aluminium jest. Krem jest. Żelazo jest, magnezu nie ma. Nie, manualnie magnez przynosił do bazy. Jednej stópki mi zabrakło, dawaj, dawaj. Dobra, mamy to. Ul to wygląda jak znak zakazu wjazdu. Jak stop zakazu wjazdu. Dobra, mamy już ten pręt. Mamy pręt, potrzebujemy jeszcze raz 3 osmu. Osmu nie mamy! Nie mamy osmu! Nie, no bez jaj. Co, znów lecimy? Osm był... Tam? Kurde, nie pamiętam. Nie, osm był chyba niezaznaczony na mapie. A przynajmniej takie mam wrażenie, że nie zaznaczałem go na mapie. No, leć do góry, leć. Leć do góry. To było gdzieś na tej ścianie, tam chyba. No i kochani, tak to właśnie wygląda. Zrywam nocki ogólnie na tworzenie bota. Mam nadzieję, że już wkrótce go skończę. Ale wiadomo, jak to wygląda. Żelazo wypadł. Ten kobold się tu chyba zrespił. Takie mam wrażenie. Takie mam cholercie wrażenie. Oj, kolejny osm się wydobył. Fajnie. Skoczmy sobie jeszcze tutaj po surowce. Trzeba zrobić niszczarkę, bo tego żelaza jest za dużo. Dobra, krzem jest, magnes jest. Tytanu może.
Tego też można. Więcej krzemu. Więc dzisiaj kolejny taki odcineczek zbierowcowy. Zbierowcowy. Może być i zbierowcowy. Zbiórczy. O! Chociaż zbiórczy to raczej jest jakiś z tego czy segment. Jakiś zbiór czegoś. Ogólnie odcinek ekonomiczny. O! Robimy sobie większą ilość naszych rzeczy. Naszych pierdółek. Czego ci znowu brakuje? Dobra, zbieraj te słupki. Ale myślę, że to nie jest głupi pomysł, co zrobiliśmy. Dobra, 3 osmu. Ręcik, 2 irydu. 2 irydu. I mamy to. Czekajcie, to możemy rozebrać. Nie tam. Możemy rozebrać na samym środeczku. Really? Naprawdę? Serio? Gro. Jaja sobie robicie. Kurwa, rozebrało mi fundament. Rozebrało mi fundament. Myślałem, że go teraz nie postawię. Dobra, są 4. Tylko, kurde, ja źle zrobiłem. W sumie po co to rozbierałem? Nie mogłem tylko w cholerę zostawić? No nie przeszkadzało w ten sposób. Robak wiszący w powietrzu. Prawdziwy bug. O. No właśnie, nic nie mogę na tym skakać. A dobra, to nie na tym akurat, ale dobra. To nie na tym. Okej. Okay. Tak to wygląda. Ja sobie coś jeszcze tylko sprawdzę. Widzę, że tutaj nam się z surowców troszeczkę wypleniła. Tu coś jest? Potrzebuję 3 żelaza. Kurde, jak na złość żelaza nie ma. Jak na złość żelaza nie ma. Jezu, ja się tak gubię dzisiaj. Tak się gubię. Zobaczyć, czy... będę mógł... kurde. Przyjść po żelazo. Chciałem zobaczyć, czy będę mógł... postawić na przykład szafkę gdzieś tu. Nie wiem, z boku, o, na przykład. Czy auto, rzemieślnik ją wykryje? I czy auto, rzemieślnik ją wykryje? To jest pytanie za milion punktów. Możemy nawet zrobić tu te szafeczki. Luz. Wykrył 2 szafki, świetnie. I teraz tego auto rzemieślnika możemy postawić na przykład na środek. Szkoda, że nie ma jeszcze żadnych taśm takich produkcyjnych, nie? O, fajnie. No i tu oczywiście idzie super stópka. Na różowo. To nie jest dobry znak. To jest bardzo zły znak, bym powiedział. Zobaczcie, jak na złość teraz żelazo się nie zbiera. No, to tak się różowo zrobiło.
To chyba po prostu jest element krajobrazowy, moi drodzy, ale to by było na tyle. Ja wiem, że odcinek dosyć taki bardziej spokojny, ale myślę, że jak sobie to porobimy, to potem te super słupki będą naprawdę dla nas przydatne. Co bym mówił, dziwne, że ja wcześniej nie pomyślałem o tym, a naprawdę to może być fajny pomysł, żeby zrobić sobie jeszcze tak dookoła tych ekstraktorów i niech to się wydobywa po prostu. Niech to się wydobywa i tyle. Ale jeszcze raz dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!